Mass Effect Andromeda to gra, która zapewnia taką huśtawkę emocji, że mniej odporne osoby mogą dostać zadyszki. Po kilku godzinach grania w nią tyle samo razy miałem ochotę wycałować twórców, jak i wysłać im maila z pytaniem dlaczego? Dlaczego? To jest po prostu roller coaster zajebistości, tragedii i przeciętności. Zaczyna się fatalnie, bo mordy proponowane dla bohatera wyglądają jak karykatury Beavisa i Buttheada, a ich modyfikacje kompletnie nic nie pomagają. W ogóle za każdym razem, gdy bohater pojawia się na ekranie w dialogach, śmieję się i płaczę naraz. Jeśli oczy są zwierciadłem duszy, to Mass Effect jest chyba z piekła rodem. Te oczy, oczy. Patrząc na to, mam wrażenie, jakbym oglądał nie wysokobudżetowe science fiction, ale na przykład Plan 9 z kosmosu. The Seductive Vampira and Tor Johnson as the Walking Dead. Tylko że potem wbijam do promu, ląduję na obcej planecie i nagle czuję się jak u Christophera Nolana w Interstellar. O Jezu, jakie to jest zajebiste. Obca, wroga planeta czekająca na eksplorację, odkrywanie nowych terenów, zbieranie surowców. Czuję się jak prawdziwy pionier nowej galaktyki. Naprawdę jak Interstellar, do którego twórcy Mass Effecta świadomie lub nieświadomie nawiązują cały czas i wyraźnie. Holy. Shuttle 2, are you seeing this? Copy that. The mountains are floating. Pneumonia. Tylko że potem wracam na gigantyczną stację kosmiczną, która składa się oczywiście z czterech pomieszczeń i wykonuję questy polegające na bieganiu w tej nazad w odległości kilkudziesięciu metrów od tego czy innego ludzika. Ale kosmos, skanowanie planet, odnajdywanie satelitów, loty między systemami, no i walka, która jest autentycznie zabawna i rzeczywiście może być tak dynamiczna, jak obiecywały zwiastuny, w co trochę nie wierzyłem. Tylko że potem znowu jakiś NPC otwiera tę szkaradną buzię i zaczyna sypać jakimś totalnie tandetnym, fatalnym albo po prostu zwyczajnie sztampowym i nienaturalnym tekstem. Don't like being sat on, huh? I know. Who am I? I mean, it's obvious who you are. Może z czasem zdecydowanie pokocham lub całkowicie znienawidzę Mass Effect Andromedę, ale obecnie mam z tą grą huśtawkę emocjonalną, jakiej nie czułem od dawna. Od zachwytu do totalnego zażenowania, od wściekłości do miłości. Tak mi się coś wydaje, że koniec końców to będzie po prostu taka gra 6-7 na 10, taki średniak, nic nadzwyczajnego, ale też coś, co jeśli skupicie się na tych fajniejszych elementach, to będzie całkiem zabawnego. Tak mi się wydaje, póki co wracam na huśtawkę.